Proszę Państwa, ksiądz arcybiskup Henryk Hozer jest z nami. Przywitajmy go. Za chwileczkę zaczynamy projekcję. Już wszyscy, którzy mieli ze mszy świętej przyjść, są z nami. Poproszę jeszcze Grzegorza Brauna, autora filmu, o słowo przed projekcją. Dobry wieczór, szczęść Boże. Bardzo, bardzo dziękujemy za gościnę księdzu arcybiskupowi. Tym bardziej dziękujemy, że z tego powodu ksiądz arcybiskup po raz kolejny staje się obiektem szyderstw i przytyków rozmaitych. Więc tym bardziej miło nam, że ten film może tutaj dzisiaj być pokazany. Film, ważna informacja, jest czymś, czego się nie robi w pojedynkę. Ten film został wyprodukowany przez Roberta Kaczmarka, firmę Film Open Group. To ważne, to jest prywatna produkcja, żadna telewizja reżimowa zwana dla zmylenia przeciwnika publiczną, żadne ministerstwo, żaden urząd nie zlecił produkcji tego filmu. Wyprodukował go zespół wolnych strzelców skupionych właśnie przez producenta Roberta Kaczmarka, ale nad producentem wykonawczym Robertem Kaczmarkiem jest jeszcze producent zamawiający, producent zleceniodawca i tym producentem, proszę Państwa, jest pan Paweł Huns, nasz rodak z Anglii. To też ważna, myślę, dobra wiadomość, że może taki film powstać, dlatego że ma nasz rodak taką fantazję. Nie jest politykiem. Nie jest działaczem, nie jest filmowcem. Jest po prostu naszym rodakiem, który chciał i zainicjował właśnie takie przedsięwzięcie. Nie będę tutaj dzisiaj wymieniał wszystkich współautorów, współtwórców, współrealizatorów filmu. Państwo przeczytacie ich nazwiska w napisach tyłowych. Bardzo tylko zachęcam do tego, żebyście Państwo te napisy tyłowe przeczytali, żeby się właśnie przekonać, że film, żeby powstał, musi się na to złożyć praca całej grupy, całego szeregu utalentowanych osób. Zapraszam na tę projekcję. Nie wiem, czy jest tu już tytułowa bohaterka tego filmu? Została na Różańcu. Tak, Mary przybędzie do nas za po Różańcu, także będzie z nami od początku dyskusji po filmie. A zatem, proszę Państwa, to jest moment, żeby wyłączyć telefony komórkowe. Kto tego jeszcze nie zrobił, bardzo proszę. Film potrwa niespełna godzinę. A po projekcji będziemy tutaj już mieli tytułową bohaterkę, która z całą pewnością będzie gotowa, żeby odpowiedzieć także na Państwa pytania. Zapraszam na projekcję. Ach, ważna uwaga. Tak, trzeba to zawsze powiedzieć. Film zawiera sceny, ujęcia, obrazy drastyczne. Drastyczne. A więc jeśli wśród nas, a widzę, że są osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, to bardzo proszę, żeby te osoby, a także wszyscy inni, których wrażliwość mogłaby być wystawiona na wysoką próbę, żeby w stosownym momencie zamknęli oczy. O to bardzo proszę. Tak? I bardzo proszę osoby dorosłe, które towarzyszą, o to, żeby tego dopilnować. Sceny drastyczne, ale Państwo sami, mam nadzieję, tak jak myśmy to zdecydowali w montażu, Państwo, mam nadzieję, podzielicie te decyzje, że nie sposób opowiadać o horrorze, nie ujawniając, nie pokazując, choćby przez krótką chwilę tego, o co tak naprawdę chodzi. Jaki jest realny desygnat,
niewinnie brzmiącego słowa aborcja. Co to właściwie takiego jest? Przez dłuższy czas, przez większość tego filmu bardzo staramy się nie uciekać się do drastyczności. Bardzo staramy się, jak Państwo zobaczycie, mówić o tym w sposób oględny i nie patować horrorem. No ale w pewnym momencie przychodzi czas na to, żeby przez kilkadziesiąt sekund pokazać realia tego przemysłu, który stoi za całym tym przedsięwzięciem. Jeszcze raz zapraszam na projekcję. Osoby, które wchodzą wciąż jeszcze do sali, proszę, żeby znalazły miejsca w takich punktach pod ścianami przynajmniej, z których będzie widać ekran. Zapraszam na film. Moim zdaniem trudno coś poważniejszego niż rozmyślne zabicie człowieka. Ludzie, którzy nie znają sprawy, mogliby pomyśleć, że Mary to kryminalistka. Poznałam Mary zaraz po jej zwolnieniu. Zadzwonił mój szef. Mary Wagner właśnie wyszła z więzienia, jest pod kościołem. Nie ma przy sobie żadnych rzeczy osobistych. Pada śnieg, a ona jest w sandałach. Czy możesz ją odebrać? Wtedy nie wiedziałam dokładnie, kim jest Mary Wagner. To już piąty raz od 2010 roku. Więc teraz znów jest w więzieniu. Tak naprawdę nie znam jej zbyt dobrze, bo zazwyczaj jest w więzieniu, gdy ją widzę. Potem przyprowadzają ją na salę rozpraw w kajdankach i siedzi w boksie dla oskarżonych, a z aresztantem nie wolno rozmawiać. To jest kobieta, której postawa jest rycerska, absolutnie. I która poświęca swoje życie po to, żeby wskazać na tę straszną rzecz, że w majestacie prawa, w państwie, które mieni się obrońcą praw ludzkich na całej ziemi, zabija się ludzi. Za to zabija się ludzi bezbronnych. Mary podkreślała to nie jeden raz. Ona nie chce, żeby to było o niej. Chce, żeby to było o dzieciach i o ratowaniu ich życia. Dlaczego jesteś człowiekiem? Dlatego, że nim jesteś, czy dlatego, że władza ci na to pozwala? Świadectwo cierpienia. I z tej perspektywy myślę, trzeba na to patrzeć. Jeśli jesteśmy chrześcijanami, jeśli kochamy Chrystusa, wiemy, że dał nam nowe życie, to wiemy, że nasze zwycięstwo. Tak, to prawda, że trzeba szukać sprawiedliwości w sądzie, ale to nie jest nasze ostateczne zwycięstwo. Jesteśmy powołani do miłości aż do bólu. I o taką zmianę w społeczeństwie chodzi. Abyśmy byli gotowi dawać z siebie wszystko aż do bólu, jak mówi Matka Teresa. Każdy z nas na swój sposób. Jedni działając skromnie, inni bardziej efektownie. I to jest droga do zwycięstwa. Abyśmy wspólnie budowali cywilizację życia i miłości. Nie tyle, jak sądzę, za pomocą intelektualnej argumentacji, ale raczej dając świadectwo własnym życiem. Czy otrzymała Pani jakieś listy z poparciem? Tak, zwłaszcza od Polaków. Jak porównam proporcje, to listy z Polski zajmują mniej więcej połowę całej mojej poczty ze świata. Thank you.
Proszę Państwa, Mary Wagner jest z nami, jest z nami Grzegorz Braun, reżyser Mary. Jest Mariusz Dziurzaski i Jacek Kotula, organizatorzy. Chciałbym poprosić księdza arcybiskupa Henryka Hozera o słowo najpierw do nas. Chciałbym przede wszystkim podziękować, drodzy Państwo, twórcom tego filmu, reprezentowanym tutaj przez pana reżysera, o ile wiem, Grzegorza Brauna. Filmu, który mówi o naszej rzeczywistości. To jest film dokumentalny. Nie ma tam żadnej fabuły. To jest film, który mówi o tej rzeczywistości, która jest nieznana, ukrywana, zaćmiona, a która się dzieje każdego dnia. I dlatego ten film, który ma takie przełożenie dydaktyczne, jest ważny, żeby się nim później posługiwać i ukazywać tę niesłychanie brutalną stronę naszego życia, która się dokonuje poza fleszami, poza ekranami, poza kamerami, a jest masową praktyką. Druga rzecz to jest konieczność uświadomienia nam wszystkim o tej rzeczywistości i w aspekcie społecznym, i w aspekcie medycznym. Jest bardzo dobrym zjawiskiem teraz, że młode pokolenie lekarzy coraz częściej odmawia wykonywania zabiegów aborcyjnych. Technika tych zabiegów jest znana, opisana w każdym podręczniku położnictwa i jest używana nie tylko w złych celach, ale również w dobrych, w takich przypadkach, gdzie dziecko umiera samoistnie w łonie matki, w różnym czasie ciąży, czy też dochodzi do spontanicznego poronienia, które trzeba później kończyć, jeśli chodzi właśnie o przywrócenie warunków fizjologicznych. Natomiast jak wiele rzeczy w naszym życiu mamy taką ambiwalencję, prawda? Ja często posługuję się na katechezie porównaniem do noża, który można używać w kuchni, ale można też kogoś tym nożem zabić. To wszystko zależy właśnie od naszych wyborów. I tu jest bardzo dramatyczny wybór i bardzo fundamentalny jednocześnie między wyborem pro-life i wyborem pro-choice. Mówiłem o tym do księży biskupów 25 sierpnia na zebraniu w Jasnej Górze. Ten tekst został upubliczniony, jest dostępny w internecie i on w skrócie ukazuje również ten dramatyczny wybór za życiem lub za śmiercią. A więc widzieliśmy, słyszeliśmy, widzimy tych, którzy opowiedzieli się za życiem i za to płacą swoim życiem. I znajdują się na tej linii autentycznego chrześcijaństwa, autentycznych uczniów Jezusa Chrystusa, który też przeciw śmierci zapłacił własnym życiem. Thank you very much, Mary Wagner. I'm very happy to see you. I'm very happy to meet you. I'm very happy to contact you and hear you soon. Thank you very much. God bless you.
Ja dodam, że ksiądz arcybiskup Henryk Hoze robił swoim patronatem spotkania z Mary Wagner. Jak dzisiaj słyszeliśmy ci z Państwa, którzy byli w kościele, o chodzeniu po wężach, o pasterzach, którzy są na to wezwani, no to właśnie myślę, że mamy takiego pasterza, który potrafi chodzić po wężach. Tak? Proszę Państwa, Grzegorz Braun chciał jeszcze słowo do nas powiedzieć o filmie Jak znam życie. Większość pytań będzie do Mary, ale tak? Cóż, także bardzo proszę o słowo jeszcze o filmie, bo to pewnie masz wiele ciekawych historii do opowiedzenia. Przed projekcją powiedziałem to, co najważniejsze, że to jest prywatna inicjatywa. Wymieniłem producenta Pawła Hunca, naszego rodaka z Anglii, a teraz skorzystam z tej okazji, powiem jeszcze o naszych rodakach w Toronto, w Kanadzie. W filmie taka informacja pada, że byli oni nadreprezentatywnie, statystycznie obecni na procesie Mary, na kolejnych rozprawach. I to jest, myślę, ważna dla nas wszystkich wiadomość, dlatego że my tutaj w kraju możemy sobie czasem nie zdawać sprawy z tego, że ciągle jeszcze coś możemy znaczyć, że ciągle jeszcze dla świata może mieć znaczenie to, że Polacy nie całkiem upadli na duchu, że nie całkiem im się przewróciło w głowach i w sercach. I nawet jeśli tutaj zdaje nam się czasem, że nasz stan jest bardzo obłakany i nędzny, to tam w Kanadzie widać, no, że może być gorzej. Ze strony Kanadyjczyków, pro-liferów, szereg razy spotkaliśmy się tam, my, ekipa filmowa, z wyrazami sympatii i takiej nadziei, że to Polska w jakiś sposób zaważy na szali dziejowej. Ja oczywiście nie wyprowadzałem z błędu i nie rozwiewałem tych nadziei. No, myślę, że to jest dla nas jakieś wyzwanie i zadanie być może. Oni tam mówią, ci Kanadyjczycy mówią, u nas w Ludowej Republice Kanady, zobaczcie, takie rzeczy się dzieją. No więc być może trzeba tak na to spojrzeć, że jakkolwiek by nie było źle, nie będzie innego czasu, nie będzie innego miejsca, żeby się wyraźnie opowiedzieć w tej sprawie, żeby wyraźnie stanąć po stronie tych najsłabszych, którzy nie mogą się w żaden sposób bronić i naszej pomocy potrzebują. Proszę Państwa, tak, chcieliśmy podziękować Grzegorzowi. Czas naszego spotkania jest ograniczony. Ja będę prosił Państwa o zadawanie pytań. Podzielę się tym mikrofonem z Państwem za chwilę. Jednak jest coś, o co Mary chciałem zapytać. Państwo pozwolą, że zadam pierwsze pytanie. W filmie jest bardzo wyraźny polski ślad. Tragiczny i chwalebny. I chciałem zapytać, co na ten temat mogłabyś dodać jeszcze po filmie? Jak odczytujesz tą polską ścieżkę w tej historii kanadyjskiej? I druga rzecz, jak ten horror zatrzymać? Jak zatrzymać piekło aborcji? I think that as you led the world in standing up to tyranny and by the grace of God and trusting in Him, you did what was said to be impossible by heads of state throughout the world and kings. You showed that God, with God, nothing is impossible. So maybe God is asking you, not that He's not asking the rest of us as well, but maybe He's asking you to stand up again, or continue standing faithfully for what is true, because you are a people, a nation of those entrusted with the Catholic faith. In Canada, we are very
multicultural now, although we had a Catholic foundation that's not there. We have a small, fervent group of people, but you're certainly a great army. So continue being faithful. And we've been encouraged. I've been encouraged. Linda Gibbons, who's in jail right now, a great grandmother, has been greatly encouraged by your history. She knows much more than I do. I wish she were here. Please pray for her. So continue. You taught us not to be bullied. So please continue to be strong in the faith. Thank you. Więc wydaje mi się, że to świadectwo Polaków w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, kiedy stawaliście przeciwko tyranii, zjednoczeni wokół wiary i ta wiara była waszą główną motywacją. Oczywiście łaska Boża tutaj odegrała ogromną rolę w sytuacji, gdy wszyscy możni tego świata de facto twierdzili, że komunizm jest nieuchronnym zjawiskiem historii, że nie widać tak naprawdę jego końca. A z waszą wiarą i z waszą determinacją udało się, ponieważ ta rewolucja rozpoczęła się właśnie w Polsce, więc być może teraz Pan Bóg jakby na nowo was wzywa. Wzywa oczywiście cały świat, ale może w sposób szczególny Polaków z tego względu, że święta wiara katolicka jest poniekąd waszym DNA, waszym krwiobiegu. To jest wasz kod kulturowy. W Kanadzie, która owszem również ma chrześcijańskie podstawy ze względu na to, że jesteśmy obecnie bardzo multikulturalnym społeczeństwem i pewne zasady, które budowały naszą tożsamość narodową czy naszą państwowość gdzieś tam zostały zmarginalizowane, istnieją takie wysepki, mocne, ale jednak wysepki. I wiem na przykład, rozmawiając z Lindą Gibbons, która również jest obecnie w więzieniu, ona twierdziła tak samo jak ja, że to wsparcie z Polski, że przykład Polski pomagał jej w przezwyciężaniu tych trudów, które były związane właśnie z konsekwencjami prawnymi, jakże niesłusznymi, ale jednak konsekwencjami w walce o obronę najbardziej bezbronnych istot ludzkich. I jeszcze było drugie pytanie, przepraszam, o zatrzymanie. Jaki jest światowy mechanizm? Czy jesteśmy w stanie zatrzymać to piekło? Jaki jest przepis dla świata? O, Mariusz Dzierżawski zgłasza się do odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Może jeszcze zanim do tego drugiego pytania się odniosę, to parę słów na temat tej sytuacji cywilizacyjnej. Bo Polska cywilizacyjnie jest, no, mówiąc nieprecyzyjnie, częścią Zachodu. Przez niemal 50 lat byliśmy pod bolszewicką okupacją i kiedy z tej bolszewickiej spod tej bolszewickiej okupacji udało się wyzwolić, to okazało się, że bolszewicy rządzą w wielu krajach Zachodu. Mamy taką sytuację, że można się dostać pod panowanie bolszewików nie tylko poprzez siłę militarną, ale innymi środkami. Tak? Ta walka cywilizacyjna się toczy też może przede wszystkim w krajach Zachodu takimi miękkimi środkami. Zniechęcenie, miękkie represje, na filmie było o tym zwalnianiu z pracy, tworzeniu niejasnych praw, wprowadzaniu praw, które pozwalają na zabijać bezbronnych. I odpowiadając, czyli zniewolenie może nastąpić nie tylko przez to, że wkracza Armia Czerwona i każdy, kto się sprzeciwi, dostanie kulę w łeb. Ale może się, tak jak widzimy to na przykładzie Kanady, dokonać inaczej. Zniewolenie umysłu. I to jest właśnie, to jest odpowiedź na czyli diagnoza tej sytuacji, z którą mamy obecnie również w Polsce. Tak? No bo nikt do nas nie strzela. Przynajmniej na razie, ale żeby dać świadectwo tego na przykład, że ludzi się nie zabija, no to już zaczynają się pewne problemy. Tak? Mary, która dała jasne świadectwo,
trafiła na 2 lata do więzienia za to, że dała różę. W Polsce na razie trafiamy co najwyżej do aresztu krótkotrwałego, ale jeśli przyjrzymy się sytuacji w Kanadzie w ostatnich dziesiątkach lat, to też nie było tak od razu, prawda? To jest proces, który postępuje. I musimy być świadomi tego, że tak będzie również u nas. I im później zaczniemy kontrakcję, tym będzie gorzej. Tak? Im wcześniej staniemy do tej walki cywilizacyjnej, na jakim polu i w jaki sposób ta walka cywilizacyjna się dokonuje. Polem są umysły ludzkie. Także trzeba odtruć umysły ludzkie zatrute głównie przez media. I przy pomocy prawdy. Różne są metody, tak? Takie mocne świadectwo, jak Mary daje. My w Polsce robimy wystawy i pikiety antyaborcyjne, pokazując prawdę o aborcji. Mieliśmy już 9 procesów wygraliśmy, trwają następne. Pieniądze, media, większość klasy politycznej jest po stronie przeciwnika. Co jest naszą siłą? No naszą siłą są ludzie, Polacy, którzy potrafią odróżnić dobro od zła i chodzi o to, żeby byli aktywni, tak, żebyśmy mogli tą wojnę cywilizacyjną wygrać. Także to nie wystarczy wiedzieć, bo w Polsce jest znacznie więcej, tak mi się wydaje, ludzi niż w Kanadzie, którzy potrafią jeszcze rozróżnić dobro od zła dzięki nauczaniu Kościoła. Mary o tym mówiła. Tylko chodzi o to, żebyśmy nie byli bierni. Jeszcze przechodząc do narzędzi w tej walce, to film Grzegorza Brauna to jest fantastyczna broń po prostu. To jest wspaniała broń w tej wojnie cywilizacyjnej. To co przed 2-3 dziesiątkami lat zrobił Niemy Krzyk Bernarda Nathansona, to może zrobić film Grzegorza Brauna, nie o Mary Wagner. Także ja zachęcam wszystkich do tego, żeby polecać przyjaciołom, znajomym ten film. Będzie okazja przy wyjściu zaopatrzyć się w płytki. To jest naprawdę mocna broń. Dzięki serdeczne. Proszę Państwa, pytania. Pewnie macie pytania do Mary. Proszę bardzo. Dobry wieczór. Moje nazwisko Krzysztof Zgorzelski. Jestem słuchaczem Radia Warszawa, więc bardzo się cieszę, że pani przyjechała do Polski, do takiego kraju, że tak powiem, no, z długoletnią tradycją, znającą różne tematy, a w szczególności ten temat, który pani tutaj reżyserowie, pani koledzy poruszyli, prosimy, który jest poruszany też na całym świecie i w Polsce jest aktualny cały czas. Prosimy o pytanie. Chciałem zapytać się pani, to znaczy pan tutaj powiedział ostatnio, że największą właśnie taką bronią są środki masowego przekazu, jak radio, prasa, telewizja. Gdyby takie filmy były puszczane, gdyby takie filmy były reklamowane, jak tutaj obejrzeliśmy tutaj wszyscy na tej sali, na pewno by takich scen nie było na świecie, jakie są obecne tutaj pokazywane i które pani przeżyła na pewno w tym więzieniu. A więc to tylko jest jedyna broń. Trudno jest tak nam wyjść Polakom i jak w Kanadzie. Bardzo serdecznie pani, proszę o pytanie. To wszystko. Aha. A więc chciałem tylko tak powiedzieć ogólnie, że jedyną broń to gdyby rozszerzać to, co jest to propagowane tam w Kanadzie i u nas. Proszę Państwa, serdecznie proszę o pytania, a nie wystąpienia. Chcieliśmy posłuchać bardziej Mary Wagner niż nas samych. Bardzo proszę, czy są pytania? Proszę tutaj, zapraszam do mnie, a do pana wyjdę naprzód. Proszę też, żeby te pytania były
treściwe. I want to ask you, Murray, do you believe that the way you act, the things you do, it's a way for an ordinary Christian to follow? Pan zadał pytanie, czy świadectwo, jakie daje Mary, czy jej postępowanie jest właśnie, powinno być takim typową ścieżką chrześcijanina. I do. Thank you for the question. I do believe that. Having said that, I've learned from Saint Therese, the little flower Saint Therese of Lisieux, that it's about loving God and being faithful to him in the little way. So some people might see, oh, you've done all this time in jail, but the secret is to be faithful to God in the present moment, and it makes it a lot easier. So I do think it's, God has given me a grace to certainly see the reality of what happens to a child in abortion, and many other graces to have nurtured my faith. But I don't see myself as anything out of the ordinary, and I believe it is simply a response to loving Jesus in those abandoned. And so, yes, thank you. Tak, wzorując się na duchowości świętej Tereski z Lisieux, która twierdziła właśnie, że małymi kroczkami, tak zwana słynna mała droga, tak, do Pana Boga, gdzie codziennie wiernie wypełniamy nasze obowiązki stanu, nasze obowiązki chrześcijańskie, czasami nie patrząc tak od razu perspektywicznie, tak jak w moim przypadku, że spędziłam tyle lat czy tyle miesięcy w więzieniu i wobec tego mam jakiś szczególny status. Nie, wydaje mi się, że to jest właśnie zwyczajne wypełnianie obowiązków chrześcijańskich, patrzenie właśnie na te małe aspekty, które pojawiają się w naszej codzienności i wierne wypełnianie tych obowiązków. W moim przypadku wydaje się to być właśnie takie szczególne powołanie do obecności przy tych, którzy tego najbardziej potrzebują, do tych najbardziej ubogich i najmniejszych istot ludzkich, które są zagrożone śmiercią. Proszę bardzo. Ja pani spróbuję podać ten mikrofon. Mam pytanie, czy okna życia istnieją w Kanadzie? I heard of that existing in Krakow. Is that right? Is it also other places in Poland? Yeah, she's asking. Okay. In Canada, I haven't heard of anything like that. It would probably be a good idea. Sometimes women will give birth at the hospital and just walk away from their children. That happens too. But it would be a good idea. Thank you. Wiem, że takie okna są w Polsce, natomiast nie wiem nic o ich istnieniu w Kanadzie. Natomiast znane są przypadki, kiedy kobiety rodzą dzieci i zwyczajnie opuszczają w szpitalu, więc na pewno byłby to dobry pomysł do rozważenia, do implementacji w Kanadzie. Chciałam zapytać, jak wygląda, czy jest wychowanie seksualne, bo w Polsce jest typu A, czyli do życia w rodzinie. Jak to jest w Kanadzie? Yes, there has been a mandatory sex education program in a destructive way in the public schools for probably 30 years. I was a very young girl when the principal of a school, who was a good friend of my parents, he was not Catholic at the time, he was asked to bring in this sex education program. And he saw just on the human level that it was not a good idea for the students, so he refused to have it in his school, and they told him, well, if you don't bring it in, then you're going to have to find other work. So he said, I guess I'm going to find other work because I don't believe it's good for the children, and he started his own private school. It's flourishing today, even though he was a young father at the time and risked a lot. W szkołach publicznych w Kanadzie jest obligatoryjna
moralnie podejrzana seks-edukacja, wręcz można by powiedzieć destrukcyjna. Ja znam taki przypadek pewnego dyrektora szkoły zaprzyjaźnionego z moją rodziną, któremu kilka lat temu powiedziano, że ma wprowadzić właśnie w szkole publicznej, której był dyrektorem, właśnie owy program seks-edukacji. On odmówił, jeszcze wtedy nie był katolikiem, ale ze względów czysto po prostu moralnych, można by powiedzieć ludzki, widząc jakby perwersję i obrzydliwość tego, co chciano serwować tym dzieciom. I powiedział, że tego nie wprowadzi, no i kuratorium powiedział, że jeśli pani wprowadzi, to pan straci pracę. I powiedział, to wolę stracić pracę. I od tamtego czasu założył bardzo dobrze funkcjonującą i prosperującą prywatną, własną szkołę. Rafał Pazio, Tygodnik Najwyższy Czas. Chciałem zapytać, mnie zaskoczyło w tym filmie to, że w prawie kanadyjskim nie budzi wątpliwości ten moment rozpoczęcia życia ludzkiego, to znaczy od momentu, kiedy dziecko przychodzi na świat. Czy ten fakt budzi sprzeciw Kanadyjczyków? To znaczy taka interpretacja prawna. Dziękuję bardzo. Thank you. I think that the biggest problem in Canada is apathy, born of great comfort with the status quo. So there is not the outrage that you would think. And even if people have accepted abortion, which many have as the status quo, you would think that with Linda Gibbons' case, people would still be concerned about liberties such as freedom of speech, freedom of expression. Linda has been arrested dozens of times for standing on a public sidewalk with a sign, public space, and there's no outcry from those who might even say that they're pro-choice, but still believe in the right to say what you believe and express yourself in a normal way. Więc wynika to jakby z takiej apatii połączonej z konformizmem niestety społeczeństwa kanadyjskiego czy Kanadyjczyków, którzy wykazują się sporą dozą hipokryzji, bo na przykład Linda Gibbons, która stoi z transparentem na publicznym chodniku, jest z tego powodu aresztowana systematycznie. Nikt nie zadaje sobie pytania właśnie, ci, którzy twierdzą, że są pro-choice, czyli za wyborem, że ona akurat podejmuje taki wybór, czyli generalnie rzecz ujmując, można by powiedzieć, że boją się dyskusji z tego względu, że osoba, która tak naprawdę nic złego nie czyni, tylko przypomina o podstawowych prawdach, jest więziona. Więc... There is a video that was posted on the internet of Linda Gibbons' last arrest. And it's a long video footage of her just walking back and forth on the sidewalk with her sign, with five or so police officers huddling, talking amongst themselves. And then there's a passerby, and nobody knows who he was. He just was a man in the neighborhood. And Linda told me that he was talking to the police. Well, why are you interrogating this woman? She's just holding a sign. And he wanted an answer, and I guess he wasn't getting an answer. And so they eventually threatened to arrest him if he wouldn't walk away. And you can see this perfectly normal fellow who's just getting a little bit irritated, but eventually he walks away. So, and people are walking by, driving by, it's a busy street, and you can see for yourself the apathy. Więc ta apatia na przykład można ją zilustrować na takim przykładzie, gdy Linda Gibbons właśnie chodziła czy stała z tym transparentem, niedaleko nadzorowali jakby sytuację, pięciu policjantów stało i przyglądało się, co ona robi, no i przeszedł sobie zwykły szary człowiek i zwrócił uwagę, że oni się jej przyglądają dosyć blisko, podszedł do tych policjantów i pytała się, o co wam chodzi, przecież ona tylko stoi z transparentem. No i okazuje się, że policjanci tak się zirytowali, że grozili, że tego człowieka zaaresztują, jeśli nie przestanie im przeszkadzać wizji lokalnej, można by tak powiedzieć. Więc no, totalna poniekąd schizofrenia, tak? W ogóle całkowite odwrócenie wartości i sensu jakby ich posługi też jako policjantów. Mary Magdalena Kowalewska, mam pytanie, czy więcej młodych kobiet oprócz Lindy cię wspiera i chce iść w ślad za tobą? A drugie pytanie, czy te słowa sędziego odebrałaś jako personalne prześladowanie chrześcijan? Jak wspomniałam przed spotkaniem kilka tygodni temu, właśnie wróciłam z Toronto. Byłam świadkiem narodzin wcześniaka, 8-miesięcznego z mojej rodziny. Dziękuję Bogu, że mógł się urodzić. Jak pomyślę, co mogło się z nim stać, jak obejrzałam ten film.
Bardzo dziękuję i panu Grzegorzowi również. Może pani powtórzyć drugie pytanie? Czy te słowa sędziego, które padły, sędziego? Mary odebrała jako personalne prześladowanie chrześcijan? Mm-hmm. Bardzo dziękuję. I think that I received so much mail, so much correspondence from people, and among them, college groups, university groups, you know, as far as actually people considering being with Linda and I and continuing, not yet, but I pray for that to happen. Owszem, to są różne grupy, można by powiedzieć, w tym młode kobiety, które wspierają mnie i Lindę w naszej pracy. Ta korespondencja staje się coraz większa i mówię, tutaj jest duże zróżnicowanie, również obecność jak najbardziej młodych, zatroskanych o życie narodzonych dzieci kobiet. And the second question was the words of the judge. Did you consider that a personal attack on your faith when you said, Well, it was a personal attack on my faith. Yeah, he said that, and in the context of a great outpouring of anger, which apparently is unusual for him, according to the guards who see him in court. I also was appearing before him for the third time, so maybe he was getting tired. He acquitted me the first time. I don't know what happened there. It was out of character, apparently. He said that if you think you have the right to go and do what you did, then you are wrong and your God is wrong. Więc ja już trzy razy miałem do czynienia z tym samym sędzią i wydaje się, że w tej sytuacji popadł w jakąś taką frustrację, ponieważ nawet strażnicy sądu mówili, że to było nadzwyczajne zachowanie nawet dla niego. On raczej jest opanowanym człowiekiem i właśnie w ten sposób odniósł się do mnie, że jeśli myślisz, że to, co ty zrobiłaś, jest czymś słusznym, to nie dość, że tylko ty jesteś w błędzie, ale twój Bóg jest w błędzie. Ksiądz Grzegorz Walkiewicz chciał zadać pytanie, a przy tej okazji podziękuję bardzo Radiu Warszawa, którego ksiądz Grzegorz jest dyrektorem, za patronat nad tym spotkaniem. Piękne jego zorganizowanie. I dodam jeszcze, że... Do grona patronów medialnych należy Tygodnik Idziemy, również medium diecezjalne. Telewizja Razem, która działa razem z diecezją i na żywo transmituje to spotkanie. Fronda, Chrześcijańskie Granie i Radio Wnet. Księże Grzegorzu. Mary, could you tell us about a few most beautiful moments of your prayer for life? Okay. My prayer? Yes, most beautiful moments when you pray for the life and in your experience. Yeah. Ksiądz spytał o jakby najpiękniejsze doświadczenia Mary podczas jej właśnie walki na rzecz nienarodzonych. Yes, Father, it's hard to sort of speak off the top of my head. I think I'd need to reflect on that a little bit. But in jail, it's beautiful prayer, really, because so often it's with women who are asking to pray, and though sometimes they're asking because they have court the next day and they want to get out of jail, there's also the reality that they're seeking God, and it's, the jail is really fertile ground for the Holy Spirit. So it's beautiful, and in that I've had many beautiful experiences of prayer in jail. Właśnie szczególnie w więzieniu można tego bardziej doświadczyć. Wiele kobiet zgłaszało się do mnie z taką prostą prośbą o wspólną modlitwę. No, wiele kobiet prosiło o tę modlitwę na przykład w intencji wczesnego zwolnienia, co było oczywiście zrozumiałe, ale tych doświadczeń jest bardzo dużo. Więzienie, można by powiedzieć, jest takim miejscem ludzkiego dramatyzmu, gdzie ujawnia się jakby w sposób szczególny właśnie modlitwa, czy moc modlitwy wspólnotowej w przypadku moim, czyli Mary, to była modlitwa właśnie z innymi kobietami, które miały różne trudności i różną przeszłość. Dzień dobry. Ja mam pytanie o środki adopcyjne w Kanadzie. Czy w ogóle takie istnieją? Bo słyszeliśmy tu, że parę dzieci u pani w rodzinie przez rodziców zostały zaadoptowane. To jedno pytanie. Drugie pytanie, czy istnieje coś takiego w Kanadzie, w Polsce to teraz powstaje w związku z tym, że wkracza do nas ideologia gender, szkoły przyjazne rodzinie. Czy jest coś takiego, że rodzice, no tak jak my jeszcze w Polsce możemy sobie na to pozwolić,
o pewne decydowanie o tym, czy chcemy, żeby nasze dziecko chodziło na właśnie przygotowanie do życia w rodzinie i tego typu rzeczy. Czy w Kanadzie to jest tak, no słyszeliśmy tu o szkołach prywatnych, ale czy w szkołach publicznych rodzice mają jakikolwiek wpływ na edukację swoich dzieci? I czy coś takiego istnieje jak w Polsce stop seksualizacji dzieci, o czym już była mowa? For those in Canada who would like to adopt a child, if you're only seeking a brand new healthy baby, the waiting list is very long. But if you are open to a child who might be older, who might have a risk, even not necessarily any kind of a disability, but a risk of something, then there are many children waiting in foster care. My brothers and sisters who were adopted, there were five of them who had been, they had all been in foster care. The oldest was five when she came. So, there are many children in Canada waiting, thousands in fact, waiting for families to adopt them. But not very many newborns because so many of them are aborted. Yeah. Gdy idzie o takie, można powiedzieć, świeżo narodzone dzieci, zdrowe, to wyczekiwanie jest bardzo długie, gdy idzie o adopcję takich dzieci. Natomiast dzieci już bardziej w zaawansowanym wieku, na przykład z różnego rodzaju niepełnosprawnościami czy chorobami, bardzo szybko można tego typu dzieci zaadoptować i przyjąć do własnej rodziny. Z mojego rodzeństwa najstarsze miało 5 lat, gdy zaadoptowaliśmy. Wszyscy przebywali w domach dziecka do tego czasu, więc w zależności, można powiedzieć, jakie kryterium mamy tego wyboru, trzeba brać pod uwagę, że łatwiej jest zaadoptować jednak dzieci w bardziej zaawansowanym wieku, gdyż gdy idzie o te noworodki, no to okres wyczekiwania jest po prostu dłuższy. And the second question was, is there such thing as subject choice in Canada? For example, subject choice, where parents have an influence what classes students can attend, for example, in Poland. If you don't want your kid to attend sex education, the parents make the decision and they don't have to attend. Is there such a choice system in Canada? Yes, parents are granted a lot of freedom as far as the education of their children, but whereas it used to be that sex education was its own class, the government has revised the curriculum so that sex education is kind of feeding into all of the courses, and they have this at new agenda, so it's very difficult if your children are in public schools, and even in the Catholic schools now, the government is mandating gay-straight alliances, so it's becoming difficult just in recent years. Owszem, oficjalnie rodzice mają wybór, gdy idzie o tok nauczania i o przedmioty nauczania. Natomiast gdy idzie o seks edukację, o ile ona kiedyś była takim samoistnym przedmiotem, to obecnie rozlała się jakby na inne przedmioty, więc bardzo często uczęszczając na przykład na przedmioty w ogóle niezwiązane z etycznym wymiarem na przykład seksualności, tam już tkwią jakieś takie, można by powiedzieć, niezdrowe tendencje, które wynikają właśnie z tego pierwotnego przedmiotu. I na przykład, więc rząd, oczywiście generalnie chodzi tutaj o rządy prowincyjne, nakładają takie obligatoryjne tendencje, które pojawiają się tu i tam w różnych przedmiotach, w ogóle jak powiedziałem niezwiązanych z tym pierwotnym. Na przykład w prowincji Ontario, również w szkołach katolickich obecnie, niestety obowiązkowe są tak zwane kluby gejowsko-hetero, gdzie uczniowie w szkołach publicznych i katolickich mają przebywać z dziećmi o innej, tak zwanej orientacji seksualnej, mają prowadzić konstruktywny dialog i uczyć się spokojnego współżycia ze sobą. Proszę Państwa, ostatnie trzy pytania. Niestety czas jest ograniczony, także te, które przyjąłem, jeszcze będą mogły być zadane, ale ja już niestety... Natomiast wiadomość dobra jest taka, że jeżeli Państwo chcecie zadać Mary pytania, to proszę je sformułować na piśmie i wysłać mailowo na adres, który zaraz poda moja koleżanka. rzecznik@wav.pl rzecznik@wav.pl
tamte pytania. Także teraz trzy ostatnie pytania. Ja dziękuję bardzo za to spotkanie. Jestem mamą 12-letniego chłopca. To jest nasz trzeci syn. Ma zespół Downa i autyzm. Chcę powiedzieć, że poza Panem Bogiem jest to moje ludzkie źródło siły i mocy. To jest dar, który Bóg mi dał, żebym się po prostu stała mocną kobietą. Chcę spytać o taką rzecz. Czy w tym środowisku, który z Panią współpracuje, jest grupa kobiet, matek, które wspierają te panie, które mają zdiagnozowaną ciążę i dziecko z jakąś dysfunkcją i decydują się na urodzenie tego dziecka, ale po prostu są słabe i potrzebują takiego wsparcia? Czy taki system wsparcia dla kobiet ze zdiagnozowaną ciążą, nieprawidłowo rozwijającą się, istnieje? Stworzyliście tam właśnie u siebie. Proszę Państwa, dzieci z zespołem Downa, z różnymi zespołami się rodzą, ale są rodzice, którzy przyjmują je z otwartym sercem. Dla wszystkich tych rodziców wielkie brawa, bardzo proszę. System of moral support and prayer support in the groups that you attend with the pro-life groups that support women who know they have a diagnosed syndrome in their child, in their womb, but still decide to give birth. Do you give support of that kind also? I wish I could say that I know that there are certain groups specifically working with people with disabilities. It's hard for me to comment in Ontario because I've only lived there 4 years and I've been in jail so much of the time, I feel a little bit out of touch as to the communities that exist. My nephew was just diagnosed with autism in Victoria, which is a pretty big city. There's very little offered by the government as far as support. But again, I think what it comes down to is you're gonna find the support in the church, the fervent church communities, and in through family connections. So I don't know of any specific groups that are formed for that though. I wish I could say that. Nie ma obecnie jakiejś formalnej grupy w ramach tego ruchu pro-life, które zajmują się tego typu sprawami. Na przykład mój bratanek, który też ma pewną wadę genetyczną, obecnie jest przede wszystkim wspierany przez lokalną wspólnotę parafialną i przez grupę wolontariuszy. Więc być może istnieje taka grupa, ja ze względu na swój pobyt w więzieniu, być może nie miałem do czynienia czy kontaktu z wszystkimi grupami pro-life, czy tymi małymi wysepkami, natomiast nic mi nie wiadomo na temat specyficznej grupy, która zajmuje się właśnie już zdiagnozowanymi chorymi dziećmi u mam, które chcą po prostu je urodzić. Szczęść Boże, mam dwa pytania. Pierwsze, czy w Kanadzie znana jest podobna forma jak nasza polska dzieła duchowej adopcji dziecka poczętego? I drugie pytanie, czy chciałabyś nas prosić o coś jako Polaków? Two questions. Is there such thing as a spiritual adoption of conceived children in Canada? Yes, this is something that most pro-life people know, and I think largely spread through Fulton Sheen, Archbishop, the late Archbishop Fulton Sheen, who recommended that. So, yeah. Tak, jest to metoda jak najbardziej znana, rozpropagowana przez sługę Bożego arcybiskupa Fultona Sheena, który był wielkim właśnie zwolennikiem tego typu działalności na rzecz nienarodzonych. And the second question is, if you were to ask Poles one thing, you would ask us one thing that we should do, what would it be? One most important thing that we should do. What would you ask of us? I would just ask that you continue to be faithful and not to be afraid, as St. John Paul II gave you such courage that he's giving us even more courage and more prayer from heaven. So we can count on him to help us to be faithful no matter what is coming our way. So that's what I ask of you, because we then encourage each other. Przede wszystkim pozostańcie wierni temu podstawowemu przesłaniu świętego Jana Pawła II, a mianowicie nie lękajcie się, wytrwajcie w wierze, walczcie dalej i nie poddawajcie się, abyście podtrzymali, abyście nie gasili tego ducha, tej gorącej wiary, którym orędownikiem był wasz wielki święty. Thank you very much.
To już jest. There was the question about means to fight against abortion. And what do you think about the different way than the Malbus way you go? What do you encourage? Demonstrations and especially public prayers in the street. Ksiądz spytał właśnie o inne środki, które mogą być zastosowane właśnie w walce o życie nienarodzonych. Mianowicie prosi o komentarz właśnie na temat bardzo znanych form publicznej modlitwy i takiej pokojowej demonstracji solidarności z dziećmi nienarodzonymi. Yes, I think all our actions have to be rooted in prayer, Father, and I'm sure you would say that, because without prayer, then our actions are just activism. But definitely, at World Youth Day in 1993, I attended for the first time, and the call from our Holy Father was, young people, defend life. Do not be afraid to bring the gospel of life into the streets. And I know many young people in the pro-life movement today who are in the pro-life movement in a broad sense, maybe they entered a cloister, but who were not afraid to take the message. Public demonstration is so important. If you don't see it publicly, then we just carry on as usual. Więc jak najbardziej. Każda nasza działalność musi być zakorzeniona w modlitwie, w szczególności ta działalność, ponieważ to się odbywa właśnie na niwie tej wojny przede wszystkim duchowej. Czerpie inspirację między innymi z homilii Ojca Świętego Jana Pawła II, wygłoszonej, którą wygłosił w Colorado w 1993 roku podczas Światowych Dni Młodzieży, gdy wzywał młodych, aby nie lękali się wyjść z Ewangelią życia na ulicę. Więc takie właśnie publiczne wyrazy solidarności, obrony nienarodzonych, połączonej właśnie z modlitwą, są zwykłym wypełnieniem właśnie tego testamentu, który nam papież pozostawił, abyśmy wyszli i publicznie potwierdzali naszą wiarę i publicznie również modlili się w intencji nienarodzonych. Dzięki serdeczne. Wszystkim dziękowaliśmy. Ja chciałem podziękować Państwu. Ta sala bywa licznie wypełniona, ale tak licznie, co prawda nie jestem tu długo, ale nie widziałem. Bardzo dziękuję za to, że tu jesteście i że możemy wspólnie posłuchać tego, co Państwo mieli do powiedzenia. Mariusz Dzierżawski jeszcze krótko chciał, tak? Tak, tak. Powiedzieć na zakończenie. To bardzo poprosimy. Chciałem powiedzieć, że wizyta mery w Warszawie kończy się, ale w Polsce się dopiero rozpoczyna. I ponieważ dzięki Razem TV obserwuje nas w internecie cała Polska, to no, chciałem powiedzieć, że szczegóły można znaleźć na stronie Mary Wagner w Polsce. Tu właśnie Jacek Kotula, główny organizator, wielkie brawa, mnie motywował. I chciałem jeszcze dodać, że była mowa o patronach medialnych i takim głównym patronem medialnym całej wizyty w Polsce jest Polonia Christiana. Dziękuję bardzo. Jeśli ktoś będzie jeszcze chciał się dowiedzieć, co można w tej wojnie cywilizacyjnej zrobić w Polsce, to ja będę w okolicach wyjścia przez pewien czas. Dziękuję bardzo. Poproszę jeszcze księdza Grzegorza Walkiewicza. No, nie będziecie Państwo zaskoczeni. Jest po 21:00 świeżo, więc możemy odśpiewać chyba apel jasnogórski, prawda? Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski,
Jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam. Czuwam. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Przypominam, że jako Radio Warszawa organizujemy dla naszych słuchaczy co miesiąc spotkania, a w tym roku będziemy je wspólnie organizować z Fundacją Kapitał Młodych, która również jest tutaj z nami. I na koniec bardzo proszę księdza arcybiskupa o pasterskie błogosławieństwo. Łączymy się z Jasną Górą, gdzie też kończy się apel jasnogórski i też biskupi tam obecni udzielają błogosławieństwa. A więc poddajmy się łasce Trójcy Przenajświętszej. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju i radości Chrystusa. Podziękujmy oklaskami jeszcze wszystkim, którzy są w Marii szczególnie.